Zakopower, Mezo i Koń Polski to największe gwiazdy pikniku Muzyczna Wiosna, który odbył się w Kępnie. Festyn w ramach 25 Dni Miasta zorganizował Kępiński Ośrodek Kultury. Już w piątek na terenach Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na fanów plenerowej zabawy czekała duża dawka dobrej muzyki. Występ rozpoczął program Sara Music and Dance Show. Zagrał także rosyjski DJ Filatov. Zwieńczeniem był koncert Mezo. Jego twórczość to połączenie pozytywnego hip-hopu z popem. W latach 90. bardzo odważnie wkroczył z tym gatunkiem do stacji radiowych. Z jednej strony jest łatwiej, bo faktycznie nie trzeba mieć poparcia jakiejś wytwórni, żeby pokazać się. Łatwiej się pokazać, a z drugiej strony jest większa konkurencja, bo pokazuje się mnóstwo ludzi. Także uważam, że dzisiaj jest sprawiedliwiej mimo wszystko, bo te perełki, talenty nie są blokowane przez jakieś takie systemowe jakby blokady. Jeśli ktoś jest naprawdę utalentowany, to myślę, że przez YouTube'a jest w stanie się wypromować. Na przykład przez YouTube'a i przez jakiekolwiek tam źródła, ale nie potrzebujesz pośrednika dzisiaj. Jesteś sam, wrzucasz filmik, pokazujesz piosenkę, jest dobra, ludzie to kupują. Funkcjonujesz. W sobotę muzyczną i taneczną ucztę rozpoczęli najmłodsi. Na scenie zaprezentowali się artyści ze studia piosenki Kępińskiego Ośrodka Kultury, studia tańca retro i Madar. Zabrzmiały także znane hity disco polo w rockowej aranżacji. To wszystko w wykonaniu zespołu Cocktail Boys. Młodszą publiczność w klimaty reggae porwała formacja Reggae Side. To finaliści 9. edycji programu Must Be The Music. Z recitalem wystąpił Elio Cruz. Tak jak w roku ubiegłym, zapraszam mieszkańców miasta i gminy Kępno i wszystkich innych do tego, aby odwiedzali kępiński rynek, szczególnie w piątki w godzinie od godziny 18, bo będzie się działo, będą się odbywały na kępińskim rynku różne imprezy, różne koncerty. W doskonały nastrój wprowadził publiczność kabaret Koń Polski. Kurczę, miał być pereł, sznurek, a jest szamponurek. Czy widziałem, że coś tu śmierdzi? A teraz mogą się panowie pocałować. Chętnie. Proszę złożyć podpisy pod aktem małżeństwa. Co pan robi? Wracam do swojej kryśki. Wieczorem przy wielkim aplauzie publiczności na scenę wyszedł zespół Zakopower. Ujmując skrótowo, to folkowa dusza obleczona rockowym ciałem. Z jednej strony zespół wierny korzeniom, z drugiej chętnie absorbujący współczesne muzyczne nurty i tradycyjne folkowe instrumentarium. Myślę, że to był udany koncert, że ludzie są zadowoleni pod tym, co zaprezentowaliśmy. Mam taką nadzieję. Właśnie, dużo promujecie swojej nowej płyty teraz, tak? No tak, to jest taki czas, kiedy się gra mnóstwo koncertów. Rzeczywiście staramy się promować nowy album. Jeździmy, spotykamy się z ludźmi. Jesteśmy na scenie, ale to dobrze, bo to lubimy robić i to gdzieś tam nadaje sens naszemu życiu. Kochamy grać, cieszymy się z tego. Sebastian, pracowite lato przed Wami? Jak każde. Myślę, że będzie trochę pracy, ale też będzie czas na odpoczynek, na wakacje, na to, żeby odpocząć, zresetować. A jak wakacje, to dla Ciebie co? Góry, morze, samotność? Jak to wygląda? To też zależy. Ja w tej chwili muszę brać pod uwagę kilka czynników, kilka aspektów. Jednym i najważniejszym jest moje dziecko, więc muszę gdzieś po prostu pojechać w jakieś spokojne miejsce. A dla mnie zdecydowanie spokój mogę gdzieś znaleźć poza granicami naszego kraju. Ale to nie znaczy, że nie lubię być nad polskim morzem czy w górach. Wręcz przeciwnie, kocham te miejsca i uwielbiam tam być. Jeszcze na koniec zapytam o dziecko. To jest tak, że pierwszy SMS zawsze po koncercie to jest, co tam słychać? Tak, może nie SMS, ale telefon, bo zdecydowanie wolę rozmawiać niż pisać. Tak, no takie są priorytety. Całość muzycznej wiosny zwieńczyła zabawa taneczna.